pojedynek numer 17 podczas Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów w Ostrołęce. Jesteśmy przy ulicy Partyzantów 3 w hali sportowej. Przed nami juniorzy, którzy będą rywalizować w Szermierce na pięści. Gracjan Żebrowski, UMKS Warrior, MMA Team Przasnysz, Czerwony Narożnik. Jego rywalem Dominik Morawski, Fitmania Nasielsk. Też mamy ciekawą postać w narożniku. Karol Zyra, zawodnik organizacji Fight Exclusive Night, mający w swoim bilansie 4 zwycięstwa, 1 porażkę, jeżeli chodzi o zawodowe MMA, znajduje się w narożniku swego podopiecznego z UKS-u, UMKS-u Warrior MMA Team Przasnysz. Zobaczmy, co zaprezentuje nam jego podopieczny. Karol bardzo mi go chwalił, bo porozmawiałem z nim w przerwie. Także jak na razie widzimy, że dość impulsywnie okłada swojego rywala Gracjan Żebrowski. No i dochodzi do pierwszego liczenia. Liczony po raz pierwszy Dominik Morawski. Luźniutko, prawa ręka wyżej, prawa ręka, boksuj. Luźno, boksuj, luźno. Luźno. Z odwrotnej pozycji Dominik Morawski. Dużo wyższy również od swojego rywala, ale jak na razie jeszcze nie jest w stanie sprowadzić tej walki do swojego dystansu. Próba lewego krzyżowego zatrzymana na gardzie. I jest. Próbował zamachnąć się na rywala Gracjan Żebrowski. Podejdź tym ciosem, podejdź tym ciosem. Jeszcze jedna próba zamachowego, ale była pana na bark przez Dominika Morawskiego. No, nastawił się bardzo mocno na to uderzenie teraz zawodnik UMKS Warriorem Matim. Dobry prawy, prosty taki dżeb w wykonaniu Morawskiego. Już jakby wydawałoby się, jakby zaimplementował ten swój dystans do tego pojedynku. Czekamy więc na rundę drugą. Runda druga, rozpoczynamy. Gracjan Żebrowski, UMKS Warrior Team Przasnysz, narożnik czerwony, mocno rozpuszcza teraz ręce atakujące Dominika Morawskiego z Fitmanni Nasielsk. No i jednak wychodzi to MMA. Pokazuje Dominik, że ma jakiś problem z kaskiem. Zastanawiamy pojedynek cały czas z odwrotnej pozycji. Dominik Morawski. Jeszcze jedna próba tego prawego zamachowego. Teraz trafił w końcu Gracjan Żebrowski. Piękny teraz ten prawy na dół. No ale na górę to już zabrakło i to dobrych kilkunastu centymetrów. Dobrze, nie ma. Uniki cios. Boksuj! Dobry lewy krzyżowy trafił w końcu Morawski. Jeszcze jeden, ale tutaj piękny prawy, który znów gdzieś odbił głowę od pleców Morawskiego. Minuta. Trafił wyżej Gracja. I więcej chodzenia. Boksuj! Łapa wyżej. No próbuję tam zaczarować i skrócić ten dystans Gracjan Żebrowski. No i widzimy, czasami się udaje, czasami się nie udaje, ale szeroko bite te sierpy przez podopiecznego Karola Zyrę dochodzą, co by nie mówić, dochodzą raz jako obcierka, raz jako pełnoprawny cios. Natomiast Morawski cały czas, zbyt mała chyba aktywność jednak, potężny ten i jeszcze jeden potężny prawy. Odstój, zaznacz rupę, prawa wyżej. Prawa ręka wyżej. Ostatnie sekundy rundy drugiej.
i czekamy więc na rundę trzecią. Rozpoczynamy trzecią, ostatnią rundę rywalizacji pięściarskiej juniorów w kategorii do 60 kg. Gracjan Żebrowski, czerwony narożnik UMKS Warrior MMA Team Przasnysz, jego rywalem Dominik Morawski, Fitmania Nasielsk. Buty rozwiązał się w tej chwili Dominikowi, że będziemy mieli chwilę przerwy. I boksu. Dobrze. Więcej lewego gracja. Boksu, grzutko. Prawa wyżej, łapy. Trzymaj łapy w górze. Boksuj. Krzyczy tam narożnik Morawskiego, żeby atakował bezpośrednim lewym, ale jakby niewzruszony na te komendy jest Dominik. Znów generalnie jest ten okres jego mniejszej aktywności w tym pojedynku. Zdecydowanie powinien bardziej pomyśleć o atakach, a nie czekanie. Teraz zamknięty w narożniku Morawski, tutaj wyprowadza swoje uderzenia. Gracjan trafił jeden i drugi, teraz mocna wymiana, ruszył do przodu Morawski. Oj, piękny ten prawy zamachowy, jeszcze backfist wyprowadził Gracjan Żebrowski. Boksuj, Gracjan, 40 sekund, boksuj, łapy wyżej, podnieś mu prawą rękę, Gracjan, dawaj, boksuj, Gracjan. Chyba, że może być. Boksuj teraz, po co go wypuszcza? 30 sekund do końca, boksu! Lewy krzyżowy, w końcu uruchomił ten lewy krzyżowy Dominik Morawski, ale nie był to jakiś super mocny cios. Teraz prawy na dół, lewy na górę w wykonaniu Żebrowskiego. 10 sekund, zastaż to gracja! 10 sekund ostatniej rundy przed nami, jeszcze rusza Żebrowski do ataku, ale to już chyba nie starczy czasu, żeby jeszcze przypieczętować dobrą postawę, a więc czekamy na werdykt. Decyzją sędziów ten pojedynek jednogłośnie wygrywa zawodnik z narożnika czerwonego. A więc Gracjan Żebrowski jednogłośną decyzją sędziów wygrywa z Dominikiem Morawskim w walce pięściarskiej.